Witam, C++, krótki odcinek. Chcę Wam pokazać strumień Async Stream. Jak działa, jak można go wykorzystać. Mamy tutaj dwa wątki. Tak naprawdę na razie są to funkcje, ale za chwilę będą wątkami. Te funkcje, najkrócej mówiąc, wyświetlają coś na ekran. Jedna funkcja będzie wyświetlała ja i numer, a druga ty i numer. Przynajmniej w tej pierwszej wersji. Obie używają cOuta, to znaczy, że te dwie funkcje, które za chwilę jako dwa równoległe wątki będą w tym samym czasie na to samo wyjście próbowały coś wyświetlić. Jak to się będzie objawiało, zobaczymy za chwilę. Tu jeszcze zwróćcie uwagę, że po każdym takim wyświetleniu będę przez chwilę tutaj spowalniał te pętle, tak żeby nam to tak nie wypluło na raz. A poza tym mam tutaj taki drobny cel. Uwaga, idziemy teraz do, o tutaj, programu głównego, gdzie uruchamiam te dwa wątki. Tutaj sobie trochę sekund pośpię głównym wątkiem, poczekam aż te skończą. O wątkach już był odcinek, nie tłumaczę, ale kompilacja wygląda tak, przyjrzyjmy się. Otóż po odpaleniu widzimy, na ekran wylatują i ja i ty, naprzemiennie, kompletnie, w jakiś taki niekontrolowany sposób. Tu ja, zanim wyświetliło się zero, to wlazło ty, teraz te zera, nie wiadomo skąd pochodzą. Ja, ty, ja, ty, ty, ja, tu ty, ty. Tu w połowie coś bez entera, zanim się enter wcisnął, to się ja wcisnęło 5, potem dwa entery naraz. Widzimy, że tutaj żadne zdanie nie jest, może niektóre są, ale wiele zdań jest poprzerywana. To znaczy widać, że tutaj jakiś taki nieporządek. Kiedy jedna coś wyświetla, druga jej się wpycha. A powinno być raczej tak, że jakoś tu kontrolujemy to, jakoś to blokujemy, monitorujemy. No i możemy to zrobić. I tu Wam pokażę zaraz ten właśnie async stream. Ale popatrzcie, o widzicie, i to nie ma kontroli nad tym, jak drugi raz uruchomię, to może być coś zupełnie innego tutaj. Zupełnie inaczej się to porozkłada. No tak to się dzieje. Ale, no właśnie. Spróbujemy teraz użyć async stream nazwy. Teraz zwróćcie uwagę, odkomentowałem tutaj OSK. Ten obiekt OS to jest taka opakowana, ten opakowany strumień cOut, ale właśnie jakby przy tym opakowaniu dodano tutaj te kontrole synchroniczności. Możecie sobie tutaj przeczytać komentarz. Chodzi o to, iż tylko jeden wątek uzyskuje dostęp w danym czasie. Równocześnie mamy gwarancję, że drugi też dostanie swój czas, ale jest tu jakby pewne zajęcie. Zatem w tym momencie ten wątek tak jakby siądzie na tym wyjściu cOut i będzie sobie tutaj wyświetlał. Gdy skończy, to zajmie się tym samym drugi. I tym razem będę jeszcze miernik czasu tutaj wyświetlał. A dlaczego to już mówię, ale to zobaczycie sami po kompilacji. Po prostu cOuty zamieniłem na ten opakowany cOut poprzez utworzenie obiektu OS na bazie cOuta, ale jest to już obiekt async stream. No i zwróćcie uwagę, jak to zinterpretować. Po pierwsze, spójrzcie. Wyświetla się, akurat zaczęła funkcja ta druga, ty. Zaczęła tutaj o takim czasie systemowym, jakaś tam wewnętrzna liczba sekund, nieważne. I zobaczcie, tutaj mimo, tutaj sobie lecą sekundy i równocześnie te ty wyświetla się po kolei, aż gdzieś tam się kończy w jakimś momencie, to ty na tutaj 204 opcji zakończyło działanie, widocznie gdzieś tu się wylosowało 0, no i funkcja, ta pętla przestała. Ale, co jest istotne, cały czas działa już tylko ty. Nie wchodzi tutaj to ja, tylko samo ty poszło. Czas, kiedy ty się tutaj wyświetliło, przyjrzyjcie się, to ważne, bo jak pójdziemy do pierwszego wyświetlenia ja, to się okazuje, że on faktycznie wykonał się w tym samym czasie, co tamten ty, a nie później. Czyli wygenerowało się to ja w tym samym mniej więcej czasie, co tamto, ale na ekran poszło, gdy tamten wątek skończył. Widzicie? O. I teraz dopiero wszystkie ja poszły. Też jest ich 204, nie wiem, może mam jakieś złe ziarno, albo tak po prostu się zadziało. Jedno jest pewne. Obie te tutaj, oba te dwa wątki grzecznie poczekały. Jeden zużył całe tutaj
Cjałd wypluł, co miał wypluć i dopiero drugi grzecznie wszedł tam, gdzie miał. I nic nie umknęło mu, on tu wszystko wyświetlił, tyle, że sobie czekał. To już tylko jako ciekawostkę, zobaczcie, a co by było, gdybym w każdym kroku pętli na nowo tworzył obiekt OS. O, i w obu przypadkach tak przerzuciłem tutaj. I teraz to skompilujemy i odpalimy. Popatrzcie teraz, jak będzie dziwnie. Teraz ta blokada następuje, ale wraz ze śmiercią od razu umiera. I teraz nasze tutaj wyświetlanie wygląda tak. Patrzcie, jak ładnie się rozłożył. Ja, ty, ty, ja. Nie ma tu idealnej synchronizacji, ale jednak jest jakaś. To zupełnie inaczej wygląda niż ten cout-owy początkowy chaos. Tutaj wprawdzie też jest naprzemiennie równolegle, ale każda z tych teraz, każdy z wątków przynajmniej dokończy swój cały wiersz do endla i dopiero zwalnia tutaj wątek. Być może znów wskoczy, tak jak tutaj dwa razy wskoczył ty, ale tak czy inaczej wymieniają się, ale pozwalają tutaj aż do endline'u całą linijkę wysłać. Zatem dopóki on wysyła tę linijkę, to mu się tutaj gdzieś w środek nic nie wtryni. Z tym, że jako, że ten obiekt tutaj co pętlę się tam na nowo tworzy, więc wcześniejsza jego instancja gdzieś tam umiera, no więc te blokowanie nie jest stałe, tylko w każdym kroku pętli na czas pętli jest blokowane. Czy to tam wydajne, czy to nie o to chodzi. Chciałem wam tylko pokazać, żeby lepiej zobrazować, co tu się w zasadzie dzieje się. No i widzimy, że to ja i ty, tak na zmianę sobie lecą. No i tyle. Nic więcej. Hej.